Cześć, tu Krzysiek, witam Was na kanale Global Motors, a tematem dzisiejszego odcinka będzie jeden z najlepszych systemów obsługujących funkcje w samochodzie, a więc system iDrive w modelach BMW. System iDrive skupia wszystkie najważniejsze funkcje samochodu w jednej strukturze. Zbudowany jest z wyświetlacza LCD umiejscowionego w górnej części deski rozdzielczej oraz kontrolera obrotowego, który znajduje się na tunelu środkowym obok skrzyni biegów. Dlaczego ten system jest jednym z najlepszych systemów obsługujących funkcje w samochodzie i jest wzorem do naśladowania, dowiecie się z odcinka, więc zapraszam do oglądania. System iDrive po raz pierwszy został pokazany w prototypowym modelu BMW Z9 w roku 1999 i tutaj taka ciekawostka, oprogramowaniem zajął się Windows CE. Natomiast system ten po raz pierwszy trafił do seryjnego modelu w roku 2001 w modelu BMW serii 7 E65. Pierwsza generacja systemu była wyposażona w obrotowy kontroler, a komputer GPS znajdujący się w bagażniku mógł obsługiwać jedynie mapy na płytach CD. Obsługa była dość trudna i zagmatwana, gdyż poza standardowymi kierunkami ruchu kontrolera mieliśmy również kierunki pośrednie, które utrudniały obsługę, a zwłaszcza w gąszczu menu. W roku 2003 system iDrive przeszedł pierwszą większą modyfikację. Do kontrolera iDrive zostały dołączone dwa przyciski, przycisk menu oraz przycisk do ulubionych funkcji. System też otrzymał nową nazwę Computer Car Communication, w skrócie CCC, który z opcjonalnym wyposażeniem w nawigację Professional umożliwiał wczytywanie cyfrowych map drogowych bezpośrednio z płyty DVD. Komputer otrzymał oczywiście szybszy procesor, odtwarzacz płyt DVD oraz możliwość wyświetlania map w perspektywie, czyli z lotu ptaka. Rozdzielczość tego wyświetlacza to 620x240 pikseli. W roku 2005, dokładnie w kwietniu, górna część kontrolera iDrive otrzymała skórzane wykończenie, a jednostka GPS została wyposażona w jeszcze szybszy procesor. Mamy tutaj możliwość obsługi zarówno odtwarzacza MP3 ze zmieniarką na 6 płyt CD, a również interfejsu do iPoda, a dodatkowymi opcjami były tuner do odbioru telewizji, zmieniarka DVD, system Night Vision, a także kamery boczne oraz kamera tylna. Aktualnie znajdujemy się w modelu M5 z 2008 roku i mamy tutaj samochód wyposażony w jeden z pierwszych systemów iDrive, który składa się z przycisku menu oraz obrotowego kontrolera, a szata graficzna wyglądała wówczas w ten sposób. Czyli mieliśmy komunikację, rozrywkę, klimatyzację oraz opcjonalnie nawigację. Jak możecie zobaczyć na załączonym obrazku, system nie był dość szybki. Zobaczcie, ja tutaj staram się oczywiście zmieniać poszczególne funkcje i jednak troszeczkę musimy poczekać, żeby cokolwiek tutaj zmienić. Menu oczywiście też było bardziej zagmatwane niż w dzisiejszych najnowszych systemach BMW, ale na tamte czasy stanowiło jedno z najlepszych rozwiązań, które oczywiście przez lata ewoluowało aż do dzisiejszego stanu. Po uruchomieniu silnika pojawia się dokładnie taki obraz, jak widzicie na załączonym obrazku, czyli tak naprawdę mieliśmy wszystkie dostępne wówczas funkcje samochodu. Mieliśmy tylko jeden przycisk główny. Wchodząc w jakąkolwiek funkcję samochodu, czyli na przykład tutaj wybralibyśmy rozrywkę, musielibyśmy przejść joystickiem do dołu i aktywować. Wówczas mamy do wyboru stację FM i teraz tak obrotem wybieramy sobie to, co nas interesuje, jeżeli chodzi o źródło dźwięku. Wybieramy CD. No i też zobaczcie, ile musimy czekać, zanim zacznie działać. W pierwszych systemach iDrive nawigacja opierała się o płyty DVD i tak naprawdę aktualizacja odbywała się w ten sposób, że musieliśmy dokupywać płyty na dany region. Problemem było to, że rzeczywiście te mapy zajmowały sporo miejsca na płytach, dlatego też BMW dostarczało dwie, a nawet trzy płyty, w zależności oczywiście od regionu, w jakim samochód został. Następcą systemu CCC był system tak zwany CIC, czyli Car Information Computer, który zadebiutował w 2008 roku. Charakteryzował się on tym, że system otrzymał po raz pierwszy twardy dysk o pojemności 80 GB, z czego mieliśmy do dyspozycji około 8 GB na tak zwaną muzykę. Otrzymaliśmy też nowy wyświetlacz o przekątnej 8,8 cala w większości samochodów, natomiast flagowa limuzyna BMW serii 7 miała ten wyświetlacz oczywiście większy o poprzekątnej 10,25 cala. Poza zwiększeniem samego wyświetlacza zmieniła się również rozdzielczość, która wynosiła 1280x480 pikseli, co w znaczący sposób poprawiło jakość obrazu. Największa różnica nastąpiła przy kontrolerze iDrive, który zyskał 5 dodatkowych przycisków, tak zwanych klawiszy skrótu do głównego menu. W tym systemie iDrive dodano również dostęp do internetu,
A w roku 2009 samochód miał możliwość odtwarzania płyt DVD, czyli mogliśmy sobie odtwarzać filmy, ale uwaga, tylko na postoju ze względu na bezpieczeństwo jazdy. Wraz ze zmianą samego kontrolera iDrive, który zyskał dodatkowych 5 przycisków, BMW wprowadziło również w podłokietniku gniazdo USB oraz wejście na mini jacka oraz tak zwaną podkładkę pod telefon, gdzie w zależności oczywiście od telefonu, jaki posiadaliśmy, mogliśmy dokupić taką nakładkę i z niej korzystać. Wówczas mogliśmy oczywiście odtwarzać muzykę zapisaną na telefonie, jak również mogliśmy w ten sposób ładować telefon, a sam zasięg poprawiał się, gdyż telefon korzystał z antenny znajdującej się na dachu samochodu, czyli tak zwanej płetwie rekina. System iDrive poza standardową obsługą nawigacji czy radia posiada również bardzo duże możliwości. I tak naprawdę omówimy sobie większość tych kafejek, które tutaj widzimy. Pod zakładką Multimedia mamy możliwość obsługi zarówno odtwarzacza CD oraz formatu płyt DVD, kolekcja muzyki, czyli wszystkie nasze utwory zapisane na twardym dysku. Tak jak mówię, tego dysku mamy do dyspozycji w granicach między 8 a 16 giga, w zależności oczywiście od systemu iDrive. Urządzenia zewnętrzne, czyli możemy korzystać z zewnętrznych urządzeń przenośnych, czyli wejścia na mini jacka, możemy słuchać muzyki poprzez oczywiście Bluetooth, ewentualnie telefon bądź też pendrive'a. I oczywiście na tej zakładce możemy sobie również korelować dźwięk w zależności oczywiście od naszego ucha. Kolejna zakładka to radio. Dostępne mamy tutaj stacje AM, FM, zapisane stacje oraz również korelacja dźwięku. Następną zakładką jest telefon. Tutaj możemy sobie oczywiście skorzystać z naszych zapisanych kontaktów, zarówno w książce telefonicznej, ewentualnie możemy sobie wybrać numer powtórnie, bądź też przeglądać nasze połączenia odebrane. Najbardziej rozbudowanym systemem w BMW jest oczywiście system nawigacji. Tutaj w innowacyjny sposób możemy sobie wprowadzać cele do systemu nawigacyjnego, zarówno z pozycji samej mapy, której rozdzielczość jest, jak widzicie, bardzo duża. Po lewej stronie znajduje się legenda. Przechodząc na te poszczególne zakładki, z pozycji u samej góry prowadzenie do celu, możemy sobie wpisywać nowe cele. Mamy tu akurat język rosyjski. Wprowadzenie celu. I tak jak mówię, możemy sobie oczywiście za pomocą samego kontrolera iDrive, wybierzemy sobie Polskę. Jest Polska, mamy Polskę, wybierzemy sobie miasto i miasto możemy sobie wybierać w ten sposób, czyli wybierając oczywiście na przykład Rzeszów, jedną literkę kolejną, bądź też za pomocą touchpada, czyli możemy sobie wpisywać. Jak widać, pani odczytuje nawet moje Rzeszów. Wszystko zamknięte, jakby ktoś nie wiedział. Uda nam się oczywiście w ten sposób stworzyć. Ważną rzeczą jest to również, że w przypadku systemu nawigacyjnego możemy korzystać z tak zwanej książki adresowej, która jest zintegrowana z naszymi kontaktami telefonicznymi. Ewentualnie znając współrzędne GPS możemy w ten sposób wpisać oraz oczywiście możemy sobie też przefiltrować najważniejsze cele poprzez tak zwane miejsca point of interest, czy to są stacje benzynowe, hotele, lotniska, restauracje. Oczywiście możemy też wejść w tak zwane kategorie w aktualnej pozycji, w miejscu docelowym, czy też w innej miejscowości i tam poszukać ciekawych dla nas miejsc. Ok, dobra. Kolejną funkcją jest tak zwana funkcja Office. Ona jest oczywiście połączona tutaj zarówno z systemem nawigacyjnym oraz telefonem. W tej zakładce znajdują się nasze kontakty z telefonu, z możliwością oczywiście wpisania adresu domowego do książki telefonicznej. I ciekawostka, możemy sobie tutaj odtworzyć tak naprawdę nasze SMS-y. Samochód w tym akurat systemie iDrive z touchpadem i poprzedniej generacji posiada taką możliwość, czyli jeżeli ktoś do nas napisze SMS-a, możemy spokojnie tego SMS-a w samochodzie podczas jazdy przeczytać, a dodatkowo możemy sobie stworzyć tak zwaną notatkę głosową. Connected Drive to szereg programów i aplikacji wspomagających użytkownika samochodu, takich na przykład jak zdalny serwis, możliwość sterowania klimatyzacją, oświetleniem za pomocą oczywiście smartfona. Mamy też tutaj najważniejsze informacje z kraju, ze świata. W tak zwanej zakładce BMW Online możemy sobie sprawdzić pogodę, ewentualne wiadomości. Możemy oczywiście wezwać pomoc, jeżeli chodzi tutaj o assistance, oraz skorzystać z tak zwanego sklepu BMW Connected Drive, gdzie możemy
dokupić szereg ciekawych opcji, ale o tym nie będziemy się tutaj rozwodzić. Oczywiście BMW stwarza możliwość korzystania również z aplikacji dostępnych oczywiście na stronie BMW Connected Drive, takich na przykład jak nie wiem, Facebook, Spotify. Kolejną zakładką to jest informacja o pojeździe, czyli najważniejsze informacje odnośnie samego samochodu, czyli możemy mieć instrukcję obsługi, nie musimy jej czytać w formie papierowej, ale mamy ją tutaj skatalogowaną oczywiście w logiczny sposób, żebyśmy szybko mogli znaleźć to, co nas interesuje. Ewentualnie instrukcja obsługi jest zapisana w formie graficznej. Tak naprawdę możemy sobie nawet odtwarzać filmy, jak działa napęd X-Drive w BMW. Ten inteligentny system napędu na wszystkie koła zapewnia optymalność. Także jak widzicie, bardzo fajna sprawa. I mało samochodów posiada podobne rozwiązania. Komputer pokładowy podróży i status samochodu, czyli najważniejsze informacje naszego BMW o tym, kiedy czeka nas serwis. Oczywiście w modelach typu szeregu F BMW po raz pierwszy wprowadziło elektroniczną książkę serwisową, także możemy sobie tutaj podejrzeć naszą historię przeglądów. Nie musimy oczywiście już tutaj nosić ze sobą tej charakterystycznej książeczki, o którą wszyscy pytają podczas sprzedaży samochodu, gdyż zapisana jest na twardym dysku auta. No i oczywiście ostatnia zakładka to ustawienia personalne samego samochodu poprzez wyświetlacz informacyjny, monitor centralny, czas, godzinę oraz tak zwane ustawienia i świateł, trybów jazdy, drzwi, kluczyka, profili. Wszystko to możemy sobie indywidualnie i personalnie skonfigurować, oczywiście w zależności też od wyposażenia samochodu, gdyż tych opcji może być tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo. Więc jak widzicie, cały system iDrive jest mocno rozbudowany, natomiast przez te lata, który ewoluował, stał się bardzo prosty, czytelny, z racji tego, że oczywiście te najważniejsze funkcje zostały w sposób bardzo logiczny skatalogowane i wchodząc w poszczególne zakładki możemy bardzo szybko odnaleźć to, co nas w naszym samochodzie interesuje. Czyli jak widzicie, ten system ewoluował i faktycznie z pierwszego prymitywnego, który rzeczywiście był mocno zawiłym systemem, bardzo skomplikowanym w obsłudze, stał się jeszcze prostszym. Natomiast nie jest to koniec rozwinięcia tego systemu. Przejdziemy teraz do kolejnego samochodu, a tam pokażę Wam kolejną generację systemu iDrive. Jak widzicie, iDrive wygląda bardzo podobnie, natomiast zwiększyła się jego powierzchnia ze względu na to, że samochód zyskał touchpada. Na tym pokrętle możemy oczywiście sobie wpisywać cele do nawigacji, ewentualnie numery telefonu oraz zmieniła się troszeczkę szata graficzna samego przycisku iDrive. Mamy tutaj dodatkowo przycisk mapy i nawigacji, czyli bardzo szybko możemy jednym kliknięciem wejść w mapę i możemy aktualnie znaleźć naszą pozycję. W przypadku poprzedniej generacji systemu iDrive nie było to takie szybkie i takie łatwe, dlatego też tutaj ten system został jeszcze bardziej udoskonalony. Poza tym, jeżeli popatrzymy na samą szatę graficzną, tak jak wspomniałem, mamy teraz najważniejsze funkcje pogrupowane w kafejki. Mamy zarówno media, komunikację, nawigację, czyli to, co dokładnie mieliśmy w poprzedniej generacji systemu iDrive, plus oczywiście mój pojazd, czyli te wszystkie funkcje ustawienia pojazdu. I co ważna rzecz, klikając dwukrotnie przycisk menu, możemy sobie wyświetlić 20 ostatnio używanych funkcji samochodu, czyli ten system jeszcze bardziej ewoluował, jeszcze bardziej stał się łatwiejszy i przyjazny dla samego kierowcy. Wraz z nową odmianą BMW X5 w 2018 roku BMW wprowadziło najnowsze rozwiązania systemu iDrive, tak zwane BMW Live Cockpit 7. Obejmuje dwa monitory, pierwszy przed kierowcą o przekątnej 12,3 cala oraz główny 1025 o rozdzielczości 1920x720 pikseli. Wewnątrz mamy do dyspozycji 32-gigabajtowy system operacyjny BMW 7 oraz mamy dowolnie konfigurowane widgety stron, czyli możemy sobie spokojnie, raz że oczywiście za pomocą kontrolera iDrive, zmieniać poszczególne strony. Wraz z nowym systemem BMW iDrive wprowadziło sterowanie nie tylko dotykowe, ale również sterowanie gestami. Możemy sobie podgłośnić radio, ściszyć, zmienić stację radiową, powrócić do poprzedniego utworu, bądź też zmienić utwór do przodu, oczywiście wykonując odpowiednie gesty, których jest aż bodajże 8. Cała szata graficzna, jak widzicie, wygląda zupełnie inaczej. Główne menu mamy teraz z lewej strony i również zaczynamy od medii,
Później mamy komunikację, nawigację, CAR, czyli wszystkie najważniejsze informacje związane z samochodem oraz aplikacje. Są też oczywiście klawisze skrótu usytuowane obok pokrętła iDrive. Po raz pierwszy w systemie BMW Live Cockpit Professional możemy sobie tworzyć tak zwane widgety stron, czyli to, co widzimy na załączonym obrazku. Widgety nowych stron, dodajemy nowy widget, dodaj stronę i możemy sobie dowolnie ją konfigurować. Oczywiście albo dotykowo, bądź też za pomocą pokrętła iDrive. Na przykład wybierzemy sobie widok mapy, akceptujemy. Na drugiej zakładce możemy sobie wybrać komunikację, czyli nasz telefon. Gotowe i bardzo proszę, mamy kolejny widget strony dodany. Najnowszy system operacyjny BMW Live Cockpit Professional to tak naprawdę kwintesencja tego, co BMW robiło przez lata. Przez prawie 20 lat system iDrive ewoluował w taki sposób, aby ta obsługa samochodu była jak najprostsza, jak najłatwiejsza i przede wszystkim bezpieczna dla kierowcy. Dzisiaj tak naprawdę jest to wzór do naśladowania i system iDrive uchodzi za jeden z najlepszych systemów oferowanych na rynku i wiele marek produkujących samochody wzoruje się właśnie na systemie iDrive. Nie mówimy tylko tutaj wyłącznie o markach premium, ale również o markach wolumenowych, które podobnie tworzą swoje systemy, czyli dodają joystick plus dookoła 5 czy też 6 przycisków ulubionych funkcji. Natomiast te systemy tak naprawdę dopiero zaczynają istnieć na rynku i daleko im do systemu iDrive BMW, który przez prawie 20 lat ewoluował do stanu aktualnego i wydaje mi się, że bez dwóch zdań jest jednym z najlepszych systemów oferowanych w dzisiejszych samochodach. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie samego systemu iDrive, jak działa oraz macie jakieś doświadczenia własne, no to zapraszam oczywiście do komentowania. Piszcie w komentarzach, co by Was interesowało, jeżeli chodzi jeszcze o tematykę samych samochodów BMW. Chętnie oczywiście nagramy dla Was takie odcinki i postaramy się przybliżyć Wam to, co w BMW najlepsze. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!